Ania Zięba była bohaterką czwartej edycji Sanatorium Miłości. W ostatnim odcinku programu przyjęła oświadczyny Piotra Spiaseczna, który padł na kolana i oświadczył się Olsztyniance. Pozostali kuracjusze byli pewni, że już niedługo spotkają się ponownie i będą bawić się na weselu pary. Tak się jednak nie stanie. Życie zweryfikowało uczucie z sanatorium. Anna zerwała z Piotrem po tym, jak kuracjusz pojechał na wakacje z inną kobietą. Najpierw okazało się, że Piotr leci na rodos z nieznaną mi kobietą. Myślałam, że to żart, ale jak wysłał mi zdjęcia z nią, dodając, jaki jest szczęśliwy, przez moment nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Było to podłe z jego strony. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy, że przyjdzie taki dzień, że wróci wszystko do normy, jak zobaczę, że się zmienił, a tu taki numer. W obliczu tego nie pozostaje mi więc nic innego niż przyznać, koniec planów o wspólnej przygodzie życia, mówiła Anna w rozmowie z tyle tygodniem. Po jakimś czasie Ania już chłodnym okiem spojrzała na swoją relację z Piotrem. Racjonalnie oceniła, że zauroczenie z programu nie miało szans zmienić się w trwałą relację. Kiedy wiosną oglądała sanatorium Miłości 4 w telewizji, rzeczowo mogła ocenić sytuację. Wtedy mieliśmy klapki na oczach, podsumowała w rozmowie z Rewią. Kuracjuszka już nie rozpacza. Cieszy się życiem. Jej uwagę zaprzątają bliscy, a szczególnie wnuki, z którymi Ania spędza wakacje. Ostatnio Ania była widziana na imprezie TVP, na którą zaproszono wszystkich uczestników Sanatorium Miłości. Zrobiła ogromne wrażenie na widzach. Nie mogli jej w pierwszej chwili poznać, bo ich zdaniem bardzo odmłodniała. Ania zmieniła kolor włosów. Postawiła na ciemniejszy i żywszy odcień, który odjął jej lat kuracjuszka pokazała się w bluzce z odkrytymi ramionami i pokazała też swoje tatuaże, które przedstawiają róże i motyle. Wyglądała naprawdę kwitnąco. Aniu? Wyglądasz pięknie, włosy super pięknie, ci w tej fryzurze i kolor ciemniejszy pięknie. Pisali fani kuracjuszki w sieci. Zobacz też, króli królowa z sanatorium 4 na kanapie u Cichopek i Kurzajewskiego, takich słów nikt się nie spodziewał. Ania z sanatorium miłości przerywa milczenie na temat relacji z Piotrem po rozstaniu. Łączą nas dalej uczucia. Ania z sanatorium miłości potwierdza definitywne rozstanie z Piotrem. Ma inną. To było podłe z jego strony.